czwartek 10 listopada na Leszczyńskim Rynku odbył się uroczysty capstrzyk z udziałem żołnierzy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Uroczystości towarzyszyło duże zainteresowanie mieszkańców, którzy mimo chłodu przyszli oddać cześć bohaterom walk o niepodległą ojczyznę. Melduję pod oddziały pułku do uroczystej zbiórki z okazji święta niepodległości. W trakcie uroczystości odbył się apel poległych, była również salwa honorowa. Do apelu na Leszczyńskim Rynku w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Łody! Całą! Polskę! Łody! Całą! Polskę! Łody! Całą! Dobrańskie! Gruń! Uroczystość uświetnił występ orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Po capstrzyku mieszkańców zaproszono na grochówkę. Niemałe zainteresowanie wzbudził pokaz sprzętu wojskowego, którego główną gwiazdą był czołg Leopard. No i musimy wspomnieć o harcerzach, którzy rozdawali mieszkańcom biało-czerwone koteliony. Dzień później, w piątek 11 listopada, odbyły się główne leszczyńskie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości. Święto ustanowiono ustawą z 23 kwietnia 1937 roku. Po II wojnie światowej zostało zniesione, jego obchody przywrócono w 1989 roku. Piątkowe uroczystości rozpoczęła msza w intencji ojczyzny odprawiona w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego. Po nabożeństwie przy pomniku Konstytucji 3 maja i odzyskania niepodległości mówiono o niebagatelnej roli tych, którzy nie szczędząc własnej krwi, walczyli o wolność kraju. To, że niepodległość udało się w 1918 roku odzyskać, to wielka zasługa polskich żołnierzy, którzy walczyli z bronią w ręku. Ale nie wolno nam zapominać o tych wszystkich, którzy o Polskę walczyli na arenie międzynarodowej, na niwie dyplomatycznej. Los w tym czasie nie pozbawił nas wielkich przywódców, przede wszystkim marszałek Józef Piłsudski, ale także Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski i wielu innych. Dzisiaj, po 98 latach, znaczenia i wielkości tych wydarzeń nie są w stanie przecenić żadne słowa. Nie są w stanie przekazać nastroju radości, jaką ogarnął naród po 123 latach obecnego panowania, doczekał się niepodległości. Poeta Julian Tuwim w radosnym uniesieniu napisał: wspaniałe dni, wczorajszy mrok, wzorzem przerasta się jutrzejszą. Ta pospolita ciemna rzecz zmienia się nam przez czyn i miecz, Rzeczpospolitą najjaśniejszą. W uroczystości przy pomniku uczestniczyli przedstawiciele samorządu, kombatanci, reprezentanci wielu organizacji i instytucji. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują.